Włączyłam i jeszcze raz dzień dobry Ewo i dzień dobry Ewelinko. Dzień dobry. Włączę tutaj światło, bo już jest troszkę ciemno u mnie u góry. Ewo, słuchamy Cię. Słuchamy Moja Twoich pogłosów. pierwsza wizja mgły szare, będąc dzieckiem, mama jak nas budziła, mnie i moje siostry, to automatycznie szybko otwierałam oczy i była biała ściana. I oczywiście ta mgła. Pod kątem oka tylko widziałam pokój. I oczywiście płacz i strach. Bałaś się tego, że otwierasz oczy i... A jak długo to trwało? Ojej, chyba to było, nie wiem, parę miesięcy. Bo to było na tak, nie wiem, czy to było na tle nerwowym, czy nie ma pojęcia. No i to wszystko. Ale ogromny strach. Płacz i strach. Drugi punkt. Problemy z oczami. Ja tylko 30% widzę. To też od tamtej pory się to wszystko zaczęło. Tymi oczami, o tej wizji A ile pierwszej. miałaś wtedy lat? Ojej, mała byłam dziewczynką, może 6-7 Dobra, lat. okej, mniej więcej, dobra. Nie więcej. I od tamtej pory problemy z oczami. Tak. Mam problemy z, trzeci punkt, problemy z jelitami i z żołądkiem. Miałam polipy na jelitach i mam wycięte, ale pomimo to są jakieś tam bóle i jakieś tam problemy są. I kiedy się zaczęły te problemy z żołądkiem i z jelitami? Z żołądkiem też od młodych lat, mimo że miałam 15-14 lat z żołądkiem. Byłam też u lekarza, co chodzi o żołądek. Miałam bakterie. Bakterie i tam, ale pomimo to jest, dostałam antybiotyki, jest wszystko ok, ale pomimo to jak coś tam zjem, czy denerwuję się, jednak ten żołądek reaguje. Później wizja 7 lat, Matka Boska mi się ukazała. To był taki sen na jawie nad ranem. I lubiłam taką jedną piosenkę, co Eleni śpiewała. Przychodzą chłopaki, jakoś tam, nie wiem. I ona mnie uczyła tej piosenki, a ja będąc dzieckiem, to moja buzia się nigdy nie zamykała, tylko zawsze wszędzie, gdzie chodziłam, to Chcesz mi powiedzieć, że ta Matka Boska z tej wizji uczyła Cię tej, śpiewać tej piosenki? Aha. Tak. A powiedz mi, kiedy... Później, później się skończyło. Rano wstałam, jak się obudziłam, tylko umiałam ją do pół. A powiedz mi, a to spotkanie, ta wizja wywołała w tobie jakieś emocje, jakieś odczucia? Miłość. To ten spokój, to ciepło. I dlaczego chciałabyś to dzisiaj sprawdzić? Nie wiem, bo ja miałam problemy z nauką. Ja ledwo przechodziłam z klasy do klasy. Pamięć. Mnie pamięć szwankowała. Nie mogłam nigdy zapamiętać, nie mogłam się nigdy uczyć. Po prostu czułam coś takiego, że coś czy ktoś zabrał mi moje całe życie. Zawsze mam problemy. A te problemy z pamięcią miałaś przed tą wizją, czy po tej wizji? Właśnie, dobre pytanie. Nie pamiętam. Wizja o własnej śmierci. Widziałam swoją śmierć. I obecnie jestem w Niemczech te 20 lat i pracuję w firmie różnych, w jednej firmie, ale mam różne firmy, które muszę szacnąć. Ja je znam skądś. Nie wiem. Nie wiem, skąd je A znam. powiedz mi jeszcze, wróćmy do tej wizji twojej śmierci. Co widzisz? Kiedy to widzisz? Mając 51, może 2 lata, bo teraz mam w tej chwili mam 51, przyszłam z pracy do domu, już byłam wykończona totalnie, położyłam się spać, oczywiście nie umyta, nie najedzona, bo tak się czułam, po prostu weszłam do łóżka, taka jak po prostu. I spałam, spałam po prostu i w nocy oddech po prostu zakończył się i oczy opadły i o,
Czyli przeżyłaś coś takiego, jak właśnie ten bezdech, jakbyś umierała, przeżyłaś jakby poczucie. Koniec. Po prostu. I jak się to zakończyło? Nie wiem, jak się to się zakończyło, bo umarłam i weszłam w jakąś przestrzeń i przyszedł jakiś człowiek w białej szacie i ja do niego mówię: jesteś Jezus? A on do mnie mówi: nie, nie jestem Jezus, chodź ze mną. No i szłam z nim, widziałam w oddali, po boku moją babcię, mojego dziadka i tam całą rodzinę, ale chciałam do nich podejść, bałam się tego w tym białej szacie się zapytać, czy mogę. Ze strachem szłam z nim. Nie reagowałam na moją rodzinę, ale jakiś taki wstyd czułam, jakiś taki, nie wiem, wstyd, strach. I na tym było. Aha, i wtedy zobaczyłam podest, taki podest. I po tej stronie byli ludzie, i po tej stronie ludzie. I chodzili tutaj po tej stronie te jakby te diabły, tylko że mieli oni twarz taką z aluminium, tylko że czarną, błyszczącą i błysk. I widziałam ten ogon i te pazury. Tak, i oni chodzili. I po tej stronie chodził tylko jeden ten człowiek, ten niby anioł, i on wybierał ludzi. I oczywiście on mnie też złapał i przerzucił na tamtą stronę. Później w jakiejś grocie byłam, tam pracowałam i był taki loch, nie wiem jak to powiedzieć, siatką było zarzucone i ludzie nie mogli się uciec. I wtedy jakiś moment przyszedł i ta mentalność człowieka, ta myśl, że ta siatka się rozpuści i wszyscy ten. I oczywiście ta siatka się rozpuściła, wszyscy pouciekali, ale ja oczywiście zostałam na dole. Bo zanim się zorientowałam, to. Ale później gdzieś wyfrunęłam, nie wiem gdzie. I co się później stało? Nie wiem. Wybudziłaś się? Po prostu się obudziłaś, tak? Tak. Aha, To znaczy czyli wróciłaś do ciała. się. Tak. Ile to było miesięcy temu? Ojej, to było chyba z 5 lat A, temu. z 5 lat temu, dobrze. Też widziałam, jak mój mąż do końca był egoistą i po prostu było mu obojętnie, że ja umieram, nawet nie wiedział, że umieram. Mam takie wrażenie, że w poprzednim wcieleniu, właśnie, też nie wiem, co to jest, też miałam tą wizję, że miałam takiego męża, jakiego mam obecnego, z takim charakterem, nie wiem, czy to jest on, czy to nie jest on. Czyli jesteś stale w tym związku, tak? To jest twój obecny Tak, mąż. tak. I ciągle był chaos. Nigdy nie było harmonii ani miłości, tylko był egoizm. Egoizm, tylko Czyli dla twój siebie. kolejny punkt to egoistyczni partnerzy, tak? Tak. Po prostu ja czuję do mężczyzn wstręt, zawiść, nienawiść i obrzydzenie. To znaczy się do tych, co mnie krzywdzą, co mnie oszukują, hamują i tak dalej, zdradzają. Ale rozumiem, że to są właśnie ci, z którymi wchodzisz w związki, tak? Nie do końca. To są Okej, znajomi ogólnie. i przyjaciele i. Rozumiem. Dobrze, dobrze, rozumiem. Słuchajcie, następny punkt. To były związki egoistyczne, to Tak, to już. już sobie zapisałam. Tak. Grzybica paznokci i stóp i rąk, ale ta skóra. I ja walczę z tym 5 lat i nie mogę z tym zwalczyć tego. Nie wiem, jaka to jest przyczyna. Zobaczyć. Później na kolejny, dziewiąty. Wykorzystywanie w pracy. Ja od młodych lat, jak zaczęłam pracować, po prostu tak by jakiś kat nade mną stał i pracować, i pracować, i pracować. Pracuję, przypuśćmy, za darmo 2 godziny, 3 godziny. No, nie da taką pensję, jaką bym chciała, ale no niestety. Bo to nie wiadomo, czy to przeznaczyć te pieniądze na życie, czy na opłaty. W takim sensie. I obecnie w pracy jestem w Niemczech 20 lat i tak samo jest tutaj w Niemczech. Ta sama sytuacja, oni uważają, nie wiem jak oni to powiedzieć, jakbym była ich własnością,
Dobrze, czujesz się wykorzystywana, ja rozumiem. Tak, Sprawdzimy to dokładnie. sobie. I dziesiąty punkt, problemy z nauką niemieckiego i z pamięcią, to jest to. W ogóle z nauką. No i jakby było można, to bym chciała zaprosić moje całe rodzeństwo i mamę i mojego ojczyma. Aha, mój brat umarł, jakiś, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, ale to przeszło 20 lat. Ja byłam zmęczona tym wszystkim, bo ja musiałam pilnować mojego brata i to kolejne rodzeństwo, musiałam pomagać mamie. Jak umarł, 3-miesięczne dziecko to było, jak umarł, tam taki, coś takiego jak, pomyślałam, no dobrze, że umarłeś, bo ja już będę miała spokój. Masz wyrzut sumienia z tego powodu? Okej. Ale wiesz, że dzisiaj już jak dorosła osoba wiesz, że to nie było twoje dziecko i to nie były twoje obowiązki. Wiesz o tym, prawda? Ale to słowo Wiem, ma powiedziane. wiem. Rozumiem. Też bym go chciała zaprosić, jakby było można. I to wszystko. Dobrze. W takim razie, Ewo, poprosimy Cię o wyłączenie mikrofonu. Już. To jest ta pierwsza ikonka. Dzięki. Ewelinko, powiedz mi, czy jesteś już połączona z Ewą? Powiedz mi, co widzisz. Widzę młodą osobę, ma ciemne włosy, proste, długie. Ona chce mi pokazać, chce mi zabrać w swoją podróż. Na razie nigdzie cię nie zabiera. Czyli Ewa wygląda młodo, tak? Tak, ale wydaje mi się, że to jest jakieś inne życie też. Zbliż Tak, się bo najpierw. ona ma indiański strój jakiś, Dobrze, zbliż wzorzec się najpierw do indiański. Ewy. Rozpoznaj ją. Spójrz jej w oczy, dotknij. To jest nasza Ewa. Tak, to jest Ewa w poprzednim życiu. W poprzednim życiu? Kim Dwa. jest? Trzy, to jest 2 życia temu. Dwa życia temu. I kim jest tam? Jest młodą kobietą. Struga jakieś strzały, łuki. I co będzie robić? Co tam robi? Chce jeździć konno, tak jak mężczyźni, i strzelać z łuku. Jest Indianką. Tylko, że ona chce to robić dla zabawy, trochę tak. Dobrze. Nie chce walczyć. Teraz rozpoznałaś już ciało subtelne Ewy, dlatego na trzy wrócimy do teraźniejszości. Raz, trzy. Jak widzisz dzisiaj Ewę? Jest bardzo zmęczona. Na poziomie punktów widziałam w jelitach jakieś pasożyty To sobie energetyczne zaraz zobaczymy. Powiedz mi, co i widzisz. teraz widzę to też. I tak jakby we włosach też ma jakby pasożyty Co jakieś. ma we włosach? To jest coś, co ją tak jakby miała robaki. Coś takiego. I to jest coś, co ją. Ona jest przerażona tym. Jest przerażona. A To widzisz coś powoduje wokół niej? strach u niej. Jakby były pajęczyny, jakieś więzienie. Ona Więc jest jest w jakimś. uwięziona, tam jest ciemno. Zostawisz mnie z nią? Tak. Na trzy. Raz, dwa, trzy. Cześć, Ewo. Słyszysz mnie? Nie widzę ciebie. Kto Dlaczego mnie nie jesteś? widzisz? Kto ty jesteś? A możesz zobaczyć swoje ciało fizyczne? Zobacz teraz swoje ciało fizyczne. Jesteś połączona ze swoim ciałem fizycznym. Zobacz, w jakiej sytuacji znajduje się twoje ciało fizyczne. Wtedy znajdziesz informację o mnie. Widzę. Teraz już wiesz, kim jestem? Tak. Wiesz, co się dzieje? Wiesz, dlaczego przyszłyśmy do twojej przestrzeni? Dziękuję.
Za co? Widzę. Za co dziękujesz? Jesteście nielicznymi osobami, które chcą pomóc, a nie zmanipulować. Widzę to. A pytanie brzmi, czy ty chcesz sobie pomóc? Bo to jest kluczowe pytanie. Ja wykonuję tylko swoją pracę. Ja fizycznie też chcę tego samego. To najpierw, żebyś ty mogła wdrożyć sobie pomoc, musimy się dowiedzieć, co się z tobą dzieje. Powiedz mi, gdzie jesteś. Sama nie wiem, gdzie ja jestem. To jakaś drewniana skrzynia jest chyba. Jesteś jak w drewnianej skrzyni? No ale takie, ona ma takie, to jest tak jakby taka, takie kraty, ja widzę. Czyli jest jakaś skrzynia, jakieś kraty, jakieś więzienie. Co jeszcze widzisz wokół siebie albo w sobie? Wokół siebie widzę pajęczyny, robaki i czuję, że za chwilę to będzie się działo również we mnie. Co się będzie działo w tobie? Zaczyna obrastać pajęczynami i w końcu moje ciało zjedzone zostanie przez pasożyty. Przez pasożyty. Dobrze. Więc chcesz się od nich uwolnić, tak? Tak. Chcę się stamtąd uwolnić też. Dobrze. W takim razie wyrażasz zgodę, żebyśmy przeprowadziły tę sesję na tobie i dla ciebie? Tak. Coś mi się rusza w brzuchu. Co ci się rusza w brzuchu? Zobacz. Nie wiem. Powiedz rusza mi. Się coś. Dołazi po jelitach mi tam. Co to jest? Spójrz swoim mentalnym okiem, które działa jak sonda i powiedz mi, co to jest. Boję się. Nie. A gdzie masz ten strach? W żołądku i poniżej. W żołądku. Pokaż dokładnie Ewelinie, gdzie jest ten strach. Ona go wyciągnie. Zgadzasz się, żeby wyciągnęła twój strach? Tak. Dobrze. W takim razie Ewelina na trzy wyciąga twój strach. Raz, dwa i trzy. Już go wyrzuciła. Już się nie boisz. Zobacz, co masz w jelitach, w żołądku. Dziury. Powiedziałaś przed chwilą, że coś tam się ruszało. Co to było? Co to jest? Ewelina wyrzuciła strach i te pasożyty też. Nie, nie poprosiłam, żeby wyrzucała pasożytów. Cofamy czas. Wyrzuciła tylko strach. Na trzy cofamy czas. Ona wyrzuciła tylko i wyłącznie strach. Raz, dwa i trzy. Pasożyty są w środku, ale nie ma strachu. Powiedz mi, co tam jest. Dalej się boję. Bo nie słuchasz, co do ciebie mówimy. Nie słuchasz poleceń. Strach. Wyciągnij mnie stamtąd. Ja mam cię wyciągnąć? Tak. Ja? Tak. I gdzie mam cię zamknąć? W innej przestrzeni? Co mam z tobą zrobić? Dobrze, jak mi zapłacisz za to, że cię wyciągnę? Dobrze, już będę cię słuchać. Powiedz, co mam robić. Na trzy zostanie wyciągnięty tylko i wyłącznie strach. Dobrze. Strach. Opuści cię. Na trzy, bo Ewelinka go wyrzuci. Raz, dwa i trzy. Nie ma strachu. Powiedz mi, co masz w brzuchu. Spójrz tam, bo już się nie boisz. Powiedz mi, co masz w brzuchu. To wygląda jak taka gąsienica biała. I się tak wije. I co ci robi? Wypełnia cały odcinek jelita, żeby przejść dalej. I to powodowało dyskomfort i strach. Okej. Kto ci wdrożył tę gąsienicę w żołądek, w jelita? Ktoś, kto mnie zamknął. Zawołaj go. Już. Kto cię tam zamknął? Widzę taką mordę z takimi jakimiś dziwnymi zębami. Okej. On tak tu zachodzą na siebie, takie kły. Boisz się go? Nie, już nie mam strachu. Brawo. Widzisz, jak to działa? Nie masz strachu. Paskudny jest? Tak. Co ci przypomina? Tu ma takie dziury. To jest śmieszne, bo on cię złości trochę i tak fuka. Co ci przypomina? Jakie zwierzę? Jaką istotę? Smoczysko jakieś? A, to jest smok? Ma skrzydła? Ma, ale stoi na dwóch nogach. No dobra, stoi na dwóch nogach. A ma skrzydła? Ma. A z czego są zrobione te skrzydła?
Są czarne. Zbiór? Nie, mało. Skórę. Skórę. Tak, łuski. Ze Tak. skóry. Z łusek. Dobrze. Tak. Okej. To teraz zadaj mu pytanie. Po co ta larwa jest w tobie? Ta gąsienica. No, no. Ma ci odpowiedzieć. Ty się już go nie boisz. On ją tam włożył, Żeby? żeby mieć połączenie ze mną. Aha, więc to jest połączenie. I jak funkcjonuje ta larwa? W jaki sposób funkcjonuje to połączenie? Gnieździ się w moim brzuchu, pełza, powodując ruch, dyskomfort, lęk i chęć porzucenia ciała, jakby. Nie mogę się skupić również, nie mogę się zrelaksować do końca. Boję się trochę ludzi, bo gdzieś na poziomie subtelnym ja jestem przerażona tym, co mam w sobie, że to się zacznie ruszać mi, jak ja będę w jakiejś aktywności, że ktoś może to zobaczyć, że ja to Wstydzisz mam. się tego? Tak. Okej, czyli wstydzisz się siebie trochę, tak? Tak. Dlatego obsadzasz się w rolach niższych, na przykład wobec swoich partnerów? Tak. No. Okej, dobra. Ta larwa, ta gąsienica czy cokolwiek to jest, jest zmrożona w tym momencie. Już się nie rusza, już nic nie może. A teraz zobacz na siebie jeszcze i powiedz mi, czy jest coś jeszcze, co do ciebie nie należy, a co jest w twoim ciele. Widzę taką rurę, która idzie z tych jelit tam. Dokąd idzie ta rura? Dokąd biegnie? Teraz w ogóle widzę, że ona jest, ta rura, połączona z taką spiralą w moim brzuchu, tak naprawdę, że to nie były moje jelita, tylko spirala taka. I ona się rozkręca, idzie przez żołądek, przez serce do lewego ucha. I do czego służy? On szepcze do ucha mi. I co ci szepcze? Ta rura drży wtedy. Ja się boję i muszę go słuchać. On szepcze mi. Już się nie boisz, wiesz, że już się nie Jest. boisz. Powiedz mi, co ci szepcze. On szepcze mi: jesteś moja. Dobra, okej. Okay. I ty w to wierzysz? Co wtedy? Nie wyjdziesz stąd. Tak szepcze Patetyczne to jest. mi. Okej. Okay. I ty w to wierzysz, co ci szepcze? Tak, wierzę w to, ale to chyba dlatego, że ja się po, że to wprawia ten głos, to, co mi mówi, ta wibracja stwarza drżenie tej rury, a to drżenie tej rury całej tworzy strach. A, okej. I na bazie tego strachu ja w to wierzę Aha, i jestem dobra. posłuszna. Dobra. To teraz każ mu grać tę zdartą płytę. Niech ci szepcze, niech ci szepcze. Tylko tyle, że ty już nie masz strachu. W ogóle ta rura nie drży wtedy. I w ogóle teraz nie drży, ale jemu się gardło zdziera. Powiedz, żeby głośniej to robił. Głośniej, bo już nie słyszysz. Głośniej. Jeszcze głośniej. Głośniej! Drze się? Niech się drze, ale ty już tego nie słyszysz. Na ciebie to nie działa, a on sobie zdziera gardło. A teraz powiedz mi, co masz na włosach? Dlaczego Ewelina powiedziała, że masz jakieś robaki na włosach? To tak jakby on mi je wkładał? Czyli masz coś na włosach? Tak, żebym się bała. I co odczuwasz, kiedy on ci te robaki kładł na twoje włosy? Co odczuwałaś? W mojej głowie tworzy się strach przed śmiercią. A dlaczego? Z czym się wiążą te robaki? Z czym się ci się kojarzą? Dlaczego, kiedy kładzie te robaki, tworzysz strach przed śmiercią? Ze śmiercią mi się to kojarzy. Z robakami, które zjadają ciało ludzkie? Okej. Dobrze, skąd taki pomysł? Dlaczego konotujesz te robaki z
ze śmiercią. Zaprowadź mnie do źródła tej emocji, tego strachu przed śmiercią. Dlaczego te robaki wiążą się z tym? Dlaczego to produkujesz? Bo ja tam zmarłam w tej klatce. W jakiej klatce zmarłaś? Drewnianej. Dobrze. Zanim tam pójdziemy, bo już sobie przypomniałaś o tym wszystkim. Wszystkie robaki i ta gąsienica na trzy wyjdą z ciebie. I położysz to wszystko, włożysz mu tego robaka do środka, tego jednego, a tą resztę na łeb. Tak jak po tobie chodziły. Zrobisz dokładnie to samo, tak? Na trzy. I zrobisz to sama. Gotowa? Tak. Raz, dwa i trzy. Wszystkie robaki są już na nim i w nim? Tak, on się zrobił mniejszy teraz. Zrobił się mniejszy, bo zrozumiał, że to ty decydujesz. Niemniej on ma cały czas gadać. Nie wolno mu przestać. To tak jakby on teraz do samego siebie gadał. Tak, ma cały czas nawijać. Tak jak nawijał do ciebie, teraz nawija do siebie. Rozumiesz? Ma się zmęczyć. Ma się tak zmęczyć, że sam będzie chciał odejść. I powiedz, żeby robił to głośniej. I głośniej. I głośniej. On krzyczy sam na siebie teraz. Tak, ale ciebie to już nie dotyka. Ty jesteś na to głucha. Dla ciebie te dźwięki są już niesłyszalne. A on się drze. I teraz przejdziemy się. Przejdziemy się na spacer. Opowiedz mi, w jakiej skrzynce zmarłaś. Zaprowadź mnie tam. O czym mówisz? Gdzie jesteśmy? Kim jesteś? Leżę w tej skrzynce. Ale kim jesteś? Jestem. Tari? Tari się nazywam, leżę w skrzynce i tak długo leżę, że chyba trochę zwariowałam i już nie wiem, kim jest jestem. Tari? Kobietą czy mężczyzną? Tak, byłam kobietą, która strugała te łuki. Byłaś Indianką, jestem. Tak? I ja już zwariowałam trochę tam, nie wiem, kim jestem. Nie wiem. To cofnijmy się w czasie. Powiedz mi, co się działo, zanim trafiłaś do tej skrzynki i dlaczego tam trafiłaś? Bo jakieś ludy, które są niezbyt cywilizowane, bardzo takie prymitywniejsze niż moje plemię, zamknęło mnie tam, bo trochę nie wiedzieli, co mają ze mną zrobić. Myśleli, że ja tam uschnę i mnie zjedzą, czy coś takiego chyba. Zostaliście zaatakowani? Tak, ja zostałam porwana. Przez ten lud? Tak. I oni tak przychodzili. A dlaczego akurat ty? Bo oni się trochę bali ludzi z mojego plemienia, a chcieli jedno albo może trzy osoby wtedy porwali, jakieś dzieciaki też. Zobacz, i mnie, a ja miałam 15 lat wtedy. I w jakim celu was porywają? Oni wierzyli, że jeżeli zjedzą kogoś, to posiądą moc. Że będą mogli pokonać wasze plemię? Tak. Okej, porywają cię. Co się dzieje? Co z tobą robią? Zjedli już takiego chłopczyka, a ja się trochę szamotałam tam i uwalniałam związków. Był taki pal na środku takiego placu i nas przywiązywali, a ja za każdym razem się uwalniałam z tego. I chodziło o to, że na słońcu ktoś miał umrzeć, uschnąć, coś takiego było. A ja się każdym razem uwalniałam z tych więzów nocą. I oni mnie w końcu zamknęli w tej skrzynce drewnianej. Ja jestem trochę tam skulona. I oni tak zaglądali, czy ja się tam ruszam, czy ja nie ruszam. Tak tylko zaglądali. Bardzo prymitywne takie istoty ludzkie. Idź na koniec swojego życia, jak umierasz. Zwariowałam trochę w tej klatce. Były przez
przez te otwory wchodziły robaki i pajęczyny i to niejako otaczało mnie. I później mi się wydawało, że one są w moich włosach. Czułam je po prostu. I wiedziałam, że moja śmierć będzie taka, że one mnie zjedzą, Jak te umierasz tam? robaki. Po jakim czasie? A tam bardzo długo jestem. Bardzo długo. Bo jak deszcz padał, nawadniał mnie. Jadłaś A te robaki? słońce? Nie. Nie. Tylko piłam wodę deszczową, która spadała, a słońce nie mogło mnie osłabić, bo byłam w tej klatce. I na co I umiera twoje ciało? widzę skręt, taki kiszak dostałam jakiś taki. Z głodu? Tak. I co się z tobą dzieje, kiedy opuszczasz swoje ciało? Widzę tego smoka. Od razu? Podczas mojej śmierci. Ja trochę zwariowałam tam i nie wiedziałam, co się dzieje. I widziałam tylko te prymitywne, tych prymitywnych ludzi, którzy wyglądali. A smok wydawał mi się bardziej normalny niż ci ludzie. Posłuchaj Tym konwersacji bardziej. między wami. Co ci mówi? Chcesz być moja? Chcesz być moja? I co mu Ja wtedy odpowiadasz? zrozumiałam, że chcę. Dlaczego chciałaś być jego? Bo zrozumiałam, że należę do tych prymitywnych ludzi, w tej, gdzie już jestem zamknięta. I wolałaś w związku z tym należeć do kogoś, kto wydawał ci się mniej prymitywny? Tak. Okej. I dałaś mu przyzwolenie, tak? Przynajmniej mówił tak, że ja to rozumiałam. To chyba też na tym polegało. I co się dalej z tobą stało? To tak jakbym poleciała do niego po prostu. Do niego, czyli dokąd? Rozejrzyj się i powiedz mi, dokąd poleciałaś. To wygląda tak, że ja widzę jego mordę i on nie jest taki ani śmieszny, ani brzydki, w ogóle nie postrzegam go w ten sposób. I ja po prostu tak jakbym weszła w niego. Tak to wygląda. I jak się poczułaś, kiedy w niego weszłaś? Jak jest w środku, w takim gadzie? Bardzo niekomfortowo. Poczułam, jakbym była nie w swoim ciele. Wyjdziesz z jego ciała w końcu? W którymś momencie? Tak, on stoi koło mnie, ale my już jesteśmy w jakimś innym miejscu. Czyli wypuszcza cię w innym miejscu? Przemieścił się z tobą? Tak. Dokąd się z To tobą wygląda przemieścił? jak statek. Czyli to jest forma transportu? Tak. I dokąd cię przetransportował? To jest Zobacz statek i dokładnie, gdzie on cię się. wypuszcza. Na statku. Gdzie dokładnie? To wygląda tak, że on siedzi na takim jakby tronie czy coś takiego, a ja siedzę obok. I on mówi do mnie, że zgodziłam się na uwolnienie i teraz będzie ciąg dalszy i on mi będzie mówił, co mam robić. I co będziesz robić? Co ci będzie mówił? On mi pokazuje takie dziwne, między nami jest takie dziwne urządzenie, które zapisuje to, na co ja się zgadzam od razu. Na co się zgodziłaś? I to wyskakuje jak z takiej drukarki, ale jakby wychodziło od góry. Takie dziwne to jest. To jest kontrakt? Coś w rodzaju kontraktu? Tak, bo to jest maszyna, która zapisuje, i później taka kartka wylatuje z góry. I na co się zgodziłaś?
na bolesną śmierć kolejną i możliwość dostania uwolnienia się z cierpienia. Ale to tylko są takie możliwości. Chcesz mi powiedzieć, że jak umrzesz boleśnie, to uwolnisz się od cierpienia? Bo nie zrozumiałam tego kontraktu. Trochę się zaprzecza. Bo ja bardzo chciałam uwolnić się z tej klatki, więc on mi zaproponował coś podobnego, że znowu znajdę się w warunkach bez wyjścia, niejako. Czasami to jest na przykład choroba śmiertelna, ale że jest jakiś procent, że można się uwolnić z tej choroby. Na przykład coś takiego. I że tym razem może mi się udać. Aha, i jak że mam wygląda? Spróbować. Jak wygląda twoje kolejne życie? Na czym polega? Zobacz je i pokrótce mi opisz. Widzę jakieś płomienie. To jest chyba jakaś wojna albo jakieś wybuchy, coś. I ja mam ucieknąć przed tym. Ja mam się uwolnić od tego. To jest, wygląda jak, jakby bomba atomowa wybuchała w ogóle. Uciekasz? Udaje ci się? Uciekam w strachu, popłochu, ale tak jakby podmuch, ogień, coś mnie spala, plecy i ja spadam Umierasz? Na ziemię i umieram. I W co się z bólach. tobą dzieje? Umieram w bólu. Wychodzę przez te plecy spalone. Znowu do niego idę. I co on ci wtedy mówi? Oj, znowu ci się nie udało, ale spróbujemy jeszcze raz. Oj, znowu ci się nie udało. Ojej. I kolejne wcielenie to co? Kto? Widzę moje życie aktualne. Ewy? Na jakich warunkach przyszłaś do życia Ewy? Tutaj są sytuacje bez wyjścia, sytuacje rodzinne, od których chciałabym się uwolnić, ale nie mogę. Od jakich sytuacji nie możesz się uwolnić? Od jakich? Od takich, które zakładają zwierzchnictwo jakichś osób. Okej, dobra. I jeszcze dodatkowo, jeżeli się uwolnię z jakiegoś, na przykład miejsca pracy, które mi nie odpowiada, albo z jakiegoś układu zawodowego, albo jakiejś relacji przyjacielskiej, które mi nie odpowiada, to później i tak czuję poczucie winy. Tak jakby. Masz to zapisane w kontrakcie? Zobacz, czy jest jakaś gwiazdka. Jest. Ale to jest też tak, że ja już wiem, że to jest coś nie tak. Że może nie powinnam się starać tak uwalniać od wszystkiego, tylko coś innego zrobić z tym. Na przykład co? Co byś chciała to zrobić? Trochę zmienić te relacje. Przecież mogłabym. A to wygląda tak, że uciekam z jednego miejsca, które mnie ogranicza i wchodzę w drugie, które też mnie ogranicza po Bo to prostu. ograniczenie przynosisz ze sobą w środku. Więc dlatego czuję poczucie winy, tak jakbym krzywdziła niejako inne osoby. Zaraz sobie to zobaczę. A nic z tym nie rozwiązuje, bo czuję się dokładnie tak samo. Dobrze, wracamy do teraźniejszości, przed tego smoka. Wracamy tam, gdzie się drze i tam, gdzie go zjadają te robale. Idziemy tam. Zmęczony? Teraz już jest bardzo taki mały, jak malutki, jak 5-letnie dziecko wygląda. Ojej. Nie udało mu się. Parafrazując jego samego. Zostaw mnie na chwilkę z Eweliną. Ewelinko, rozłącz się. Rozłącz się całkowicie. Jesteś? Tak. Chciałabym sprawdzić jedną rzecz, która mnie nurtuje. Chciałabym, żebyśmy wróciły do życia Ewy, tam jako tej Indianki. I chciałabym zobaczyć, dlaczego od razu zobaczyła tego smoka. Skąd on się tam wziął? Idziemy tam. Z kim był połączony albo z czym ten smok, że od razu się pojawił? Przy ówczesnej Ewie. Skąd on nam się wziął?
Mi się wydaje, że tak jakby ten smog jest podłączony pod te istoty, które ją uwięziły. Złapały. Czy jest połączony z tymi rytuałami? Czy to on ma wpływ na te kanibalistyczne rytuały? Tak. Co z tego czerpie? Czerpał? Każda zjedzona przez nich istota jest mamiona później przy śmierci przez tego smoka. Pojawia się głowa, która jest jednocześnie jakimś takim portalem prosto do tego statku. Ale dlaczego kanibalizm akurat? Dlaczego taka forma? Przecież można zabić na tysiąc różnych sposobów. Dlaczego akurat kanibalizm? Dlatego, że tworzy się w tej istocie cały jakby rytuał jakby usychania tych osób przy tych palach, a one mają świadomość, co to jest za plemię. One na przykład często widzą nawet tydzień, 2 tygodnie przed swoją śmiercią, że ktoś z boku jest zjadany. Po prostu one wiedzą, że też zostaną zjedzone i tworzy się takie drżenie w środku, taki strach W Ewie też się zaczęło tworzyć. wszystkich organów wewnętrznych, drżenie. Zobacz, czy w Ewie też się zaczęło Tak, tworzyć. Gdzie? W których też. miejscach? Gdzie się Właśnie tworzy to drżenie? od brzucha, tutaj od jelit. To tak jakby świadomość tego, że ktoś może zjeść ciało fizyczne, jest tak, tworzy potworny strach na poziomie komórkowym całego ciała, wszystkie organy jakby, coś takiego. I wtedy to nas łamie niejako, i aż można dosłownie zwariować, coś takiego. Wracamy do teraźniejszości już. Teraz Ewa widziała, do czego wykorzystywał ludzi? Do jakich rytuałów? Tak. Zobaczymy, jak sam to zniesie. Teraz, kiedy Ewa nim zarządza, teraz, kiedy ma go w swoich rękach, kiedy ona absolutnie podlega jego woli, to teraz ona siedzi na takim tronie i ma przed sobą tę drukarkę do kontraktu dla niego. I teraz zakontraktujemy go jako ofiarę na tym palu, która zostanie zjedzona. I właśnie drukuje się taki kontrakt dla niego. Kontrakt jest wydrukowany, on jest wysyłany w tym momencie do inkarnacji, do przeszłości, jako jedna z ofiar. Na tym palu, jest już na tym palu. Już drugi tydzień usycha. Teraz będzie zjedzony. Mam wrażenie, że zrobiłyśmy takie sprzężenie zwrotne ze wszystkich istot, które zostały w ten sposób potraktowane. I on po tysiąckroć odczuwa to, co te istoty odczuwały. Został zjedzony? Już? Tak. Umarł? Tak. Zjedzony? Tak. No, ale musi wrócić przed Ewę. Czyżby Ewa mu powiedziała: oj, znowu ci się nie udało? Musisz spróbować jeszcze raz. Kolejny raz. Na kolejny pal. Znowu drukujemy kontrakt. 2 tygodnie już usychał. Kolejny rytuał. Zdechł. Tak. Przed Ewę. Mogę z nim porozmawiać? Tak. Zostaw mnie z nim. Ma jakieś imię? Sit. Sid. Zostaw mnie z Sidem na 3. Raz, dwa i trzy. Cześć, Sid. Powiedz mi, co ty robisz, stary? Wysyłamy cię do wcieleń, a ty ciągle jesteś zjadany. Czego nie możesz pojąć? Czego jesteś taki mało inteligentny? Czego się niczego nie uczysz? Przecież takie szanse dostajesz od Ewy. Masz pięknie wydrukowany kontrakt. Chyba musisz spróbować jeszcze raz. A może w nieskończoność? Może wydrukujemy ci już na przyszłe 500 wcieleń? Bo jakoś nie rokujesz. Słabo, słabo ci idzie, stary. Nie masz nic do powiedzenia?
Chcesz kolejne 500 wcieleń umierać na tym palu? Patrz, jak się drukują kontrakty na przyszłe 500 wcieleń. Patrz, jak Ewa pracuje. Ona jest bystra. Ona ci już zaplanowała wieczność. Nic nie masz do powiedzenia? Ale ja się karmiłem tym. A no to karm się, stary, karm się. Tobią się też karmi, tobią się też karmią. Karm się sobą. Karm się swoim wcieleniem. Następne chcesz? Ja to robiłem, bo karmiłem się. A ona się nie karmi, robi, bo robi. Coś ci się pomyliło. Coś ci się pomyliło, stary. Nauczyłeś się tego. Wszedłeś w bardzo niebezpieczną grę. A co jeśli między ofiarą a katem nie ma różnicy? Wziąłeś to pod uwagę? I jesteś ofiarą. Zostaw mnie z Eweliną. Zostaw mnie z nią. Ewelinko, rozłącz się. Wróć do siebie, wróć do swoich częstotliwości i powiedz mi, jak się czuje Ewa. Trochę jej się śmiać chce, ale trochę jest zaskoczona. Zrozumiała, że role mogą się odwrócić, że to ona ma moc. Wręcz tak patrzy na swoje ręce, że to ja jestem. To ja mogę robić to, co chcę. Bardzo dobrze. To, co uznam za stosowne. Brawo. Zrozumiała? Zrozumiała, jaką ma władzę? Dobra. Chcę, żeby mu powiedziała, że ona ma tylko jeden kontrakt, ale z nim, dla niego masz 500. Więc on ma interes, żeby być posłuszny wobec niej. Zrozumiał to? Tak. Dobrze. Teraz, kiedy Ewa zdaje już sobie sprawę, skąd się to wszystko wzięło i dlaczego jest w takiej sytuacji, czy jest gotowa odpowiedzieć swojemu ciału na parę pytań? Tak. Okej. Dlaczego jako dziecko, kiedy otwierała rano oczy, widziała taką ścianę, taką mgłę i to wywoływało olbrzymi strach w niej? Co ona wtedy widziała? To tak jakby to była trauma z tego uwięzienia. Ona w pewnym momencie takie jakby bielmo miała na oczach i jej się zrobiło, tej dziewczynce. W ten sposób była taka powolna śmierć. Ma jeszcze, nosi w sobie ciągle jeszcze to jakieś bielmo, tę traumę w oczach? Ja to widzę tak, że jej się to przypominało niejako, tamto życie. Tak jakby wracało wspomnienie. Dobrze, traumą się zaraz zajmiemy, zaraz ją wyciągniemy. A czy jest jakieś połączenie z tym bielmem, z tą ścianą i mgłą, z jej problemami z oczami, które się pogłębiają dzisiaj? To za każdym razem pojawia się coś takiego, że za każdym razem, kiedy ona sobie to przypomni, czasami jak śpi, też jej się to przypomina, to tak jakby oczy musiały odzyskać swoją równowagę. Chcesz powiedzieć, że przypominanie tej traumy wpływa na jej wzrok? Bo nie zrozumiałam. Tak, dokładnie. Czyli tak. Dlatego się pogarsza i później musi regenerować, tak? Tak. To jest taki proces regeneracji, gdzie ona przy odpowiednim sposobie leczenia i dużej ilości odpoczynku mogłaby je regenerować. Okej. A czy jest coś w jej oczach, co do niej nie należy? Oprócz tej traumy, tego wspomnienia. Nie widzę. Nie, okej. Dobrze. Czy jest przyczyna ezoteryczna jej problemów z żołądkiem i z jelitami? To cały czas są te rury, to drżenie, ten toczący się taki strach. A ten robak? Też był przyczyną? Tak, to bezpośrednio wpływa na proces wydalania. Okej.
Dobra, tego się wszystkiego zaraz pozbędzie. Czy jest przyczyna ezoteryczna i problemów z pamięcią, z niemocą uczenia się? Wydaje mi się, że to jest to, że on ciągle do niej gada i ona się nie może skupić. Okej. A dlaczego Ewa... słucham. Ale to jest też tak... Widzę coś takiego, jakby w ogóle ją to tak naprawdę nie interesowało, dlatego że ona chciała odkryć przyczynę swoich problemów najpierw. Dlatego drążyła pamięci i analizowała dużo tych swoich wydarzeń. Chciała odkryć, co to jest ta biała ściana, która do tej pory, tak to widzę, że do tej pory jej się pojawia to bielmo na oczach, raz na jakiś czas, żeby właśnie pogorszyć. Więc ona... wydaje mi się, że to jakby ona wracała do jakichś wspomnień z poprzedniego życia też. Tak mi się to pojawia. Co, czego nie załatwiła w tamtym życiu? Dlaczego wraca do tamtego wspomnienia? Ona gdzieś na jakimś poziomie wiedziała, że to jest, tam jest źródło jej problemów. To już teraz to wie. Zaraz to i dopiero kiedy to wszystko sobie właśnie posprząta i załatwi, dopiero wtedy na spokojnie będzie mogła się zająć innymi rzeczami. Tak się to pojawia. A dlaczego ma wokół siebie egoistycznych partnerów i nie lubi mężczyzn? Niektórego typu, niektórych mężczyzn, pewnego typu mężczyzn. Czuje do nich wstręt. To jest wspomnienie z tamtego życia, kiedy widziała te ludojady. Ten smok też ma taką energię męską, trochę. I ogólnie ona jest osobą, która odrzuca, z jednej strony odrzuca i czuje niechęć do kogoś, kto stoi ponad tobą, a mężczyźni bardzo często się tak zachowują. A z drugiej strony wie, że musi być podwładną, tak jakby, nie? Bo tak ma w kontrakcie? Tak, tak, to jest wszystko w kontrakcie. Okay. To jest też taka, to jest też podobne do tego, że z jednej strony ma ginąć i próbować uciekać, tak? Coś takiego. To niech sobie teraz przypomni, że była dziewczyną, która strugała strzały. Jeśli je strugała, to znaczy, że potrafiła je używać. Tak, podróżowała konno i strzelała do drzew, do ptaszków. Więc to raczej nie była potulna kobietka. Tak. Niech sobie to przypomina. Czy jest przyczyna ezoteryczna jej grzybicy, paznokci u stóp i rąk? Widzę, że ciało subtelne cały czas przeżywa traumę tamtej śmierci. Czyli ciągle jakby była zjadana, tak? Jakby proces gnilny zachodził. Okej. Okay. Tak, tak. Dobra. Czy jest przyczyna ezoteryczna tego, że czuje się bardzo wykorzystywana w pracy? Bo to ma w kontrakcie. W kontrakcie. To tak. Zaraz. To teraz chciałabym, żeby nas zabrała do momentu, w którym miała wizję Matki Boskiej uczącej ją jakieś piosenki. Ja widzę, że ona w tym śnie gdzieś podróżowała. Dokąd podróżowała? Ona starała się odkryć tajemnicę swoich problemów i stwierdziła, że będzie podróżować. I dokąd poszła? Dokąd ją zawiodła jej podświadomość? Widzę ją na jakiejś innej planecie. I kim jest ta Matka Boska, którą... przypomina sobie ciało fizyczne? To jest ten smok. Okej. I dlaczego uczył ją tej piosenki? Żeby jeszcze bardziej nawiązać to połączenie. Żeby ona wierzyła, że on ją jest w stanie czegoś nauczyć. Coś takiego. Ewa powiedziała, że po tamtym spotkaniu odczuwała miłość. Bo on pokazał jej się w takiej formie, był dla niej dobry i nauczył ją czegoś.
No ale tu się uściśliło to połączenie między nimi i ona tak jakby... Zobacz przekazy podprogowe, które w trakcie tego spotkania zostały jej przesłane, przekazane. Gdziekolwiek polecisz, będę ja. Okej. A skąd ta wysoka częstotliwość, że Ewa uznała, że to była miłość? Bo to najpierw Ewa odczuła coś takiego, on to wyciągnął i wyemanował jakby. Okej. Dobra, czyli właściwie użył jej częstotliwości, tak? Tak, Z dokładnie. To się powrotem po prostu w jednej sekundzie stało. Tak Czyli jakby. Ewa poczuła swoją własną miłość. Dobra. Tak. A teraz chciałabym, żeby zabrała nas zupełnie gdzie indziej, do momentu, kiedy 5 lat temu jakby przeżyła własną śmierć, jakby doznała bezdechu nocnego i odbyła podróż poza swoje ciało. Spotkała postać w białej szacie, którą utożsamiała z Jezusem, ale która powiedziała, że nim nie jest i która później ją zabrała do jakiegoś miejsca z diabłami, aż w końcu trafiła do jakiegoś więzienia z siatką. To też był ten smog. Znaczy, ogólnie ta sytuacja to też była trauma ciała subtelnego z tamtej śmierci. To było przeżywanie. To I ona znaczy, że wtedy... Ewa szukała przyczyn Tak, cały swojej czas szukała. sytuacji. I chciała podróżować, chciała odkryć przyczynę. Tylko, że on się ciągle pojawiał. I Dobra. Tam jest cały czas ten przekaz, gdziekolwiek polecisz, tam będę ja. Wracamy do Ewy. Do Ewy dzisiaj. Tam, gdzie on się drze, tam, gdzie on ma te swoje 500 kontraktów, tam, gdzie się jej boi. Śpiewa cały czas, czy tam szepcze, czy drze się? Ma to robić. Nikt Tak. mu... Nikt mu nie dał rozkazu, żeby przestał, więc cały czas produkuje te bzdury. Jest taka podróż, którą Ewa odbywa, gdzie nikt nie ma dostępu, nawet on. I to jest podróż w jej głąb, do środka. Bo tam znajdują się odpowiedzi. Szukanie odpowiedzi na zewnątrz powoduje, że stykamy się z różnymi bytami, które chcą wykorzystać naszą pseudo-niewiedzę. Rozumiem to. Do środka. Tam jest odpowiedź. Tam jest klucz do wolności. Tam jest klucz do wszelkich zamków, do wszelkich blokad. I ten klucz nazywa się wiara w swoją moc. Odnalazła ten klucz w sobie? Tak. Bardzo dobrze. To niech otworzy tą skrzynkę swoją mocą, swoją wiarą w siebie. To więzienie znika. Ale im bardziej znika to więzienie, tym większy dystans jest między nią a tym smokiem. On już nie ma do niej dostępu. Otworzyła to więzienie, wyzwoliła się. Tak, i to wygląda trochę tak, jakby cała w środku świeciła. I jest tylko taka powłoka. To tak jakby nas wokół siebie wyrzuciła implanty z siebie i one tylko tak tutaj są, tak jakby wokół. Coś Proszę, jak takiego. działa. Sama działa. Sama to zrobiła. Może je zniszczyć. Może włożyć je w niego. Cokolwiek zechce. Co robi? Chciała je najpierw zniszczyć, ale w końcu stwierdziła, że włoży je w niego. Niech go tak zmęczy, że sam będzie ją prosił o to, żeby się wyzwolić z tego podpięcia. Jeśli jeszcze nie jest zmęczony, to ma się drzeć głośniej.
Tylko, że widzę w niej, że trochę jej szkoda go. Dlaczego go szkoda? Syndrom sztokholmski, czy co? Bo on się zrobił mały. Być może jest coś takiego, taki syndrom, być może jest. Bo Chcę, żeby gdzieś jest. odnalazła moment, w którym jemu było jej szkoda. Niech znajdzie taki moment. Teraz widzi, że nie było, Nie że to było. była manipulacja. Nie było takiego momentu. On się nad nią nie ulitował. Teraz rozumie, że on wyciągnął jej z jednej pułapki i wsadził w drugą, i wszystkie jej życia tak wyglądały. Dokładnie tak samo. Na razie jeszcze się nie Na razie. litujemy. Zobaczymy, co dalej. Zobaczymy, jak zareaguje. Zobaczymy, jak ładnie poprosi o to, żeby się wyzwolić. Chcę, żeby Ewa poszukała teraz w sobie poczucia zmęczenia, poczucia winy, ewentualnej złości, smutku. Produkuje takie częstotliwości? Tutaj najczęściej. Jest gotowa je wyciągnąć? Widzi, jak ją blokują? Tak. W takim razie na trzy pozbiera swoimi energetycznymi rękami wszystkie te produkcje na niskich częstotliwościach, otwiera sobie portal i na trzy wyrzuca raz, dwa i trzy. One już nie są potrzebne. Ona już ma świadomość. I ta wiara w siebie, w swoją moc ją wzmacnia cały czas, cały czas. Zajmijmy się teraz tą traumą. Czy jest gotowa pozbyć się tej traumy? Tak. To nawet brzmi jak przygoda wpaść w łapy takich prymitywnych ludów. To już nie ma znaczenia. Gotowa do tego, żeby to wszystko wyrzucić? Tak. Całe to, co ją tak obciąża emocjonalnie. Związane z tamtymi wydarzeniami, na trzy wyrzucamy do portalu. Znowu zbiera do swoich energetycznych rąk. Wykorzenia to z każdej swojej nanocząsteczki. Powolutku, na dwa, wszystko jest już pozbierane w jej rękach. I na trzy do portalu. To już jest tylko wspomnienie, które nie ma żadnego bagażu emocjonalnego. Jakaś historia, jakaś przygoda. Kto się może pochwalić, że trafił do kanibali? A ona się jeszcze nie dała. Jest dumna z siebie? Tak, A powinna. i ra wielka radość się w niej budzi i uśmiecha się. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To teraz przyszedł czas, żeby pozbyć się ewentualnie jeszcze resztek tego, co zostawiłaby w niej to podpięcie. Czy jest coś jeszcze, co zostałoby po jej działalności w jej ciele? Czy pozbyła się już wszystkich implantów? Jest jakieś wspomnienie na poziomie serca przy kręgosłupie, Wspomnienie blisko. czego? Że większość jej życia wyglądało właśnie jak uniżenie takie, jakby. Ale to jest. A teraz niech mi powie, czy to To może jest. być program chyba. Okej, to teraz niech Tak. zobaczy to, co zrobiła. To, jak wyprodukowała i zaprogramowała całą wieczność tego słowoka przy sobie. Że będzie wracał, będąc przy niej, będzie cały czas wracał na ten pal, cały czas będzie zjadany. To jak wyprodukowała mu kontrakty, to jak kazała mu krzyczeć i tak dalej. Czy to koreluje z osobą, która jest poddana, uniżona? Czy to w ogóle koreluje z tą dziewczyną, która strugała strzały? I jeździła konno, jak chłopaki? Tak, ona teraz to wszystko rozumie i postanawia zmienić niejako swoje Wyrzucamy ten nastawienia program. i wyrzucić to. Bardzo dobrze, na trzy. Raz, dwa i trzy do portalu. I teraz może się jeszcze wzmocnić. Ok, gotowa na to, żeby się pozbyć ich? Tak. Ale tym razem niech zada mu pytanie.
czy to on chce odejść. Czy ma przy niej zostać powieki, wdzielać się i być zjadany na tym balu. On mówi, wypuść mnie, wypuść mnie. Chce go wypuścić? Czy chce go dalej? Ma już tam podrukowane te kontrakty. Co jej tam leży? Ona mówi, że chce go usunąć. Okej. W takim razie niech zniszczy wszystkie kontrakty. Wszystkie. Łącznie z tą drukarką. Nie ma już kontraktów. Nie ma już żadnego połączenia. A teraz może wedle własnej fantazji pozbyć się go z własnej przestrzeni. Anulując wszelkie pakty podpięcia, wszelkie operacje, wszelkie oprogramowanie, wszelkie implantowanie. Wszystko, cokolwiek zostało zrobione, jest anulowane na całej linii czasowej. Już. Ona to światło, które już wcześniej produkowała w sobie, rozprzestrzeniła na całą swoją przestrzeń. Z taką decyzją, że chce, żeby było czysto. Że ma być czysto. Po prostu. I zrobiło się czysto. Tak. Zrobiło się w niej czysto. Tak. Bardzo dobrze. I naokoło też? Tak, wszędzie. Cudownie. Cudownie. Wszystko świeci. Niech doświadcza tej swojej czystości. I niech sobie przypomni o swojej miłości do siebie. Może sobie zaśpiewać piosenkę przy tym. Tak dobrze jej szło, produkowanie miłości śpiewając. Wyprodukowała miłość i taką, takie zaopiekowanie się samą sobą. Brawo, super. Dokładnie. Jak się teraz czuję? Kiedy powróciła bardzo do spokojna, bardzo spokojna. Taki spokój z zadowoleniem, ale to wszystko jest takie bardzo neutralne. Bardzo. Bardzo dobrze. Neutralność to jest cudowny, cudowny stan spokoju. Jak widzi swoją przyszłość? Jak widzi swoje życie na tych warunkach? Ona mówi, że chce rozświetlać tym światłem, które ma w sobie, wokół siebie. Chce rozświetlić w każdą przestrzeń, w której się znajdzie. Jasne. W ten sposób tworzy swoją rzeczywistość. Brawo. Może to robić. I ten jej spokój będzie też taką pewnością niejako w jej działaniach. To tak wygląda. I będzie chciała jakby przeorganizować swoje życie i swoją przestrzeń zawodową, ponieważ już nie będzie kompatybilna ze stanowiskami, które będą podlegać komukolwiek. Tutaj się pojawia jakieś zarządzanie, że ewentualnie może być kierownikiem w jakiejś firmie, ale generalnie będzie unikać wszelkich takich relacji, które będą polegały na wykonawstwie jakimkolwiek. To jest dziewczyna, kimś, która tak? strugała strzały. Dokładnie. To niech zacznie strugać. Widzę też dużo takiej wolności, którą ona ma w sobie, w tym świetle, który i to ta wolność, ta przestrzeń będzie ją pchała w podróże, w miejsca, gdzie będzie bardzo dużo przestrzeni, morza, jakieś takie natura, gdzieś, gdzie mogła będzie patrzeć na widnokrąg wręcz. Dobra. To niech zacznie działać. To już ma cały swój potencjał. Tak. A teraz, czy chciałaby się spotkać ze swoją rodziną, ze swoimi bliskimi, ale także z bratem, który zmarł bardzo wcześnie, którym się opiekowała? Przyszli? Tak. Tak. Rozpoznała ich wszystkich bliskich? Tak. Ona rozpoznając ich, patrząc im w oczy, przesyła informacje od razu. A jak reaguje na tego brata, który zmarł, który i którego śmierć była też związana z poczuciem winy, ponieważ powiedziała,
szczerze. Dobrze, że umarłeś, bo to mnie odciąża. Z bratem wszystko jest na neutralnym poziomie i ona bardzo dobrze rozumie niezależność, wolność każdej jednostki, też brata również. Tak samo. Natomiast ta sytuacja była bardzo mocno związana z poczuciem winy, które ona ciągle miała odczuwać w życiu. Że jakby porzucając jedną ograniczoną przestrzeń, ładowała się w następną ograniczoną przestrzeń, czując poczucie winy wobec innych tych istot, które porzuciła. Także to była taka cykliczność niejako. Teraz już tej cykliczności tego nie ma? Już nie ma. Ona podchodzi do niego jako do wolnej, niezależnej istoty i przekazuje głównie tą informację. Czyli wszystko jest wyjaśnione między nimi. Tak, tak. Dokładnie. Dobrze. W takim razie możemy ich już wypuścić? Mogą sobie otworzyć swoje przestrzenie? Są wolni. Tak jak ona. Tak. Jeśli zechcą, oczywiście. To wszystko zależy od nich. Weszli? Tak. Bardzo dobrze. Jak się teraz czuje Ewa? Zachwycona reakcją tych bliskich osób na samą siebie, bo oni najpierw nie mogli jej rozpoznać, a później, kiedy ją rozpoznawali, byli zachwyceni, więc ona też jest zachwycona niejako. Zachwycona sobą, brawo. Tak, najlepsze, tak. Co może sobie ofiarować. Tak. To zachwyt i miłość dla siebie, cudownie. To teraz, kiedy jest w tym uczuciu zachwytu, miłości do siebie, spokoju i tak dalej, powiedz jej, żeby przesłała te odczucia do swojego ciała fizycznego. Żeby jej ciało fizyczne, każda komórka, każdy organ dostało informację o jej dobrostanie energetycznym, subtelnym. I teraz jej ciało fizyczne może się już zrelaksować. Jest zasilane cudowną, energetyczną baterią, jaką jest jej ciało subtelne. Okej. Czy chciałaby sobie coś powiedzieć do siebie samej, do swojej części fizycznej? Mówi coś takiego, że życie jest potokiem, nurtem. Ale to my jesteśmy sternikami. I to jest taki przekaz w sensie, że jej natura najlepiej będzie się czuła, kiedy sama będzie coś tworzyć, a nie tworzyć dla kogoś, w sensie być podwykonawcą. Coś takiego. Bardzo czyli dobrze. Tak jakby, że twórczość w życiu jest czymś, co będzie ją bardzo mocno ładować. Jest nieskończenie kreatywna. Super. Dokładnie. To niech idzie strugać to, co tam ma. Na co ma chęć. To, co jej. Otworzyła sobie swoją przestrzeń. Tak cudowną, tak fantastyczną, jak tylko ona tego sobie życzy. Jak jej tam fantazja podpowiada. Tak. Jest gotowa do powrotu do rzeczywistości, do kreowania? Tak. Bardzo dobrze. W takim razie poproś Ewę, żeby zamknęła za sobą swoją przestrzeń. Jest wolna, niezależna, autonomiczna. Zna swoją siłę, swoją wartość. Zamknęła za sobą? Tak. Bardzo dobrze. To teraz ty, Ewelinko, rozłącz się ze wszystkim i ze wszystkimi. Wróć do swojej przestrzeni, do swoich częstotliwości, do swoich parametrów najbardziej dla ciebie naturalnych. Już? Jak? To na jeden.
podnieś sobie swoje częstotliwości, poczuj swoją radość, swoją miłość, swoją moc, kreatywność i efektywność. I poczuj wszystkie swoje energie, jak wibrują w Tobie w naturalny sposób, obmywają Cię wewnętrznie, doenergetyzowują, rewitalizują i czujesz się ze sobą wspaniale. Na dwa, te energie, którymi jesteś, wybudzają Twoje ciało fizyczne i ono staje się lekkie, rześkie, energiczne, radosne, zdrowe, piękne i młode. I rzeźko z przytupem wraca do rzeczywistości, żeby ją tworzyć, kreować, przeżywać i doświadczać. I wracasz na trzy i możesz otworzyć oczy. I dzień dobry Pani, powiedz dzień dobry. Mi, jak się czujesz? Bardzo dobrze, dziękuję bardzo. Super. Ewa, wrócisz do nas? Już? Chciałabyś coś powiedzieć? To było niesamowite. Ogromny spokój we mnie i odczuwać nic nie odczuwałam, ale śmiać mi się chciało, bo naprawdę niektóre momenty były zabawne. Bo ja myślę, że ty jesteś babką, wiesz, z powerem. Przepraszam bardzo, bo ja jestem trochę przeziębiona i mam katar. Ale naprawdę Indianką, będąc Indianką, ale coś, lubiłam takie miny, które takie błyskotki indiańskie, też potęgam trochę dziwne, wiesz? Naprawdę było niesamowite. I to też było niesamowite, jak zaprosiłam moich bliskich. Też było coś fajnego. Odczułam taką radość w sobie. O, cudownie. To gratuluję Ci sensytywności. To znaczy, że jednak odczułaś swoją moc, swój powrót do swojej energii, do swojego potencjału. Brawo, Ewo. To teraz pamiętaj, że to masz, to jest Twoje. To w Tobie jest. I możesz z tego teraz korzystać. Fajnie, cieszę się. Bardzo dziękuję Pani Ewelinko, Pani Milenko. Bardzo och, Pani Ewo. Pani Ewo, czy zatem podzieli się Pani tą sesją niezwykłą z innymi? Czy zakrywamy tę piękną indiańską twarz, czy zakrywamy? Zakrywamy. Dobra, zakryjemy. Z żalem, ale zakryjemy. Dziękuję Wam bardzo, dziewczyny. Dziękuję. Dziękujemy za piękną sesję, Ewo.